Chcemy iść za Tobą, jak tego pragniesz. Dałeś nam wolę, byśmy szli za Tobą. Wzmocniłeś nas. Dziękujemy Ci za tę łaskę wstępną naszej drogi. Stacja pierwsza. Jezus na śmierć skazany. Chrystus ma ręce związane, a sędzia ma ręce wolne. Chrystus chce mieć ręce związane. Przez to rozumiemy lepiej sędziego. On też pełni wolę oskarżonego, winowajcy. On też się przyczynia do wielkiego dzieła odkupienia ludzi na swój sposób, jak mu to jest dane. Spoglądamy ku Tobie, skrępowany Boże. Patrzymy na Twoje wszechmocne dłonie, które się dobrowolnie wyzbyły na ten moment mocy. Jak błogosławioną rzeczą jest niekiedy nie korzystać ze swej mocy, by dopuścić czyny, które są wprawdzie felix culpa, ale dzięki którym jest taki Zbawiciel. Wielką Sobotę będzie nam Kościół śpiewał swoje egzulte i będzie pochwalał tą felix culpa, szczęśliwą winę. Nie lubimy mówić o naszych upadkach, o naszych słabościach, o naszych grzechach, ale czy są one tylko słabością, tylko upadkiem, tylko grzechem? Czyż pod koniec upadku nie zaczyna się podniesienie? Wstanę i pójdę do Ojca. Niedobrze mi tak leżeć. Źle się czuję w grzechu. To mi nie do twarzy. Do wyższych rzeczy jestem stworzony. To wszystko poznaję na tle mej małości. Bo jakże szczęśliwy jest niekiedy ten moment poznania małości, łaski. Wtedy zaczynam być wielki. Korzę się przed Twoją małością, Chryste, bo w niej poznaję Twoją wielkość. Uznaję moją małość przed Tobą, bo z tą chwilą staje się wielkim. Męka, cierpienie jest szkołą mądrych.
tył cnót, które gwarantują mi, że życie moje wypadnie lepiej, dobrze, zgodnie z Twoją wolą. Miałbym chęć postawić Ci tyle pytań, niemocny mocarzu, ale poddam mój umysł Twojej mądrości. Moje uczucia Twojej świętości. Zaufam Tobie. Ty przyjąłeś wyrok człowieka. Wiem, że był niesprawiedliwy, ale wiem, że był początkiem mojego zbawienia. Ile razy i ja osądzam Ciebie, Chryste. Ile razy wydaję wyrok na Ciebie. Ale wtedy właśnie poznaję i moją niesprawiedliwość, i moją samotność. Czyż nie lepiej z Tobą być raczej wskazany, niż bez Ciebie uwieńczony? Sądy, moje ciągłe pretensje do Ciebie, moje żale, moje bóle, mój niepokój, niezadowolenie ze wszystkiego, gdy patrzę na Ciebie spokojnie, stojącego ze skrępowanymi dłońmi przed człowiekiem, zwolnij dłoń. Więzień zwyciężył wolnego. Wolny stał się więźniem swego wyroku. Więzień odzyskał wolność, bo się wypełnia jego wolę. Oto idę, Ojcze, aby czynić Twoją wolę. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na ramiona swoje. Jestem przy Tobie, obarczony krzyżem Boże. Bardziej niż kiedykolwiek. Jestem na Twoich ramionach, bo Ty niesiesz krzyż nie swój, ale mój. Niesiesz krzyż całej ludzkiej rodziny. Stajesz na czele wszystkich dźwigających krzyż i zapraszasz, kto chce iść za mną, niechże weźmie krzyż swój na ramiona swoje i naśladuje mnie. Niech idzie za mną. Nigdy nie byłem tak bliski Ciebie, jak teraz, gdy idę
krok w krok z Tobą, który niesiesz mój ciężar życia. Wyruszyłeś w drogę. Ty znasz drogę człowieka. To jest droga krzyżów. Ty znasz drogę ludzkości, całej rodziny Bożej, wędrującej przez tę ziemię. To jest droga krzyżów. Zapragnąłeś być w szeregu dźwigających krzyż pierwszy. I dlatego włączyłeś się w bieg historii człowieka. Jako słowo przedwieczne nie znałeś wymiaru czasów. Nie istniały dla ciebie wieki, lata, miesiące, tygodnie, dni, godziny, momenty, chwile. Ale z chwilą, gdyś wziął krzyż ludzkości na ramiona swoje, zacząłeś z nami przemierzać wieki. I będziesz szedł, będziesz się potykał, będziesz upadał, będziesz się dźwigał na kolana, będziesz znowu szedł i znowu upadał, tak jak ja. Tak jak my, tak jak ludzkość cała. Błogosławiony jesteś na czele tego szeregu. Ty, Synu Człowieczy, podobny nam we wszystkim, oprócz grzechu. Prawdziwie boleści nasze nosisz. Podstawiłeś ramię Twoje pod ciężar mój. To Ty zrównałeś krok swój. Ty, gigancie Boży, ażeby dorównać słabych moich kroków. To Ty się upodobniłeś do mnie, żeby mi nie było ciężko w mojej słabości. To Ty spłynąłeś potem, żebym się nie wstydził swojego potu. To Ty po to upadałeś i dźwigałeś się, żebym widział w upadku Twoje powstanie. Czy jestem bardziej obciążony niż Ty? Niosę własny ciężar. Ciężar moich bliskich, mojej żony, mego męża, mojej rodziny, mych współpracowników, wszystkich cierpiących. Do których idę, którzy się o moje życie ocierali. Jak dobrze jest wiedzieć, że Ty chcesz być z nami, że Ty chcesz dźwigać nasz ciężar. Jak dobrze jest pamiętać o tym zawsze, szczególnie gdy nikogo przy mnie nie ma, gdy mnie wszyscy podbiegli, że Tyś pozostał.
że Twoje ramię jest zawsze przyjaźnie do mojego przyciśnięte ramienia. Bóg człowiek i ja człowiek. Rozumiesz człowieka w tym? Chcesz być synami człowieczymi. Gdzież są bogi, które by się tak zbliżały do ludzi jako Bóg nasz? Zapraszam Cię do drogi poprzez moje życie. Stacja trzecia. Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem. Pierwszy upadek. Nie są wykluczone następne. Jak mój pierwszy upadek. Niekiedy pociąga za sobą serię upadków. Chrystus wstaje z upadku. I ja też. Może to On mnie dźwiga jakąś łaską. Przychodzę do Ciebie. Upadły Boże. Bo wiem, że z upadku dźwiga Ciebie Jezu Chryste, moc Boga. Słowa Przedwiecznego, która jest w Tobie. Widzę człowieka, ale wiem, że człowieka dźwiga Bóg i dlatego wstajesz. Dałeś mi wiele właściwości natury rozumnej. Może zachwianej w swej równowadze, ale nie pozbawionej jednakże sądu o sobie, nie pozbawionej pewnych wartości naturalnych, rozumu, woli, serca, które mnie dźwigają. Niekiedy zawodzą, ale wiem, że Ty masz inną jeszcze siłę dla mnie, Twoją nadprzyrodzoną moc, której gdy zechcę użyć, nie zawiedzie. Właśnie dlatego wybrałeś się w drogę krzyża, żeby na niej pokazać wartość nadprzyrodzonej łaski, którą przez krzyż wysługujesz. Nigdy nieraz wątpię w siły własne, jak echo słyszę, wystarczy Ci łaska Boża, albowiem moc udoskonala się w niedoskonałościach. Virtus in infirmitatibus perficitur, jak mówi apostoł. On to usłyszał. Ja to wiem, że każde dobrze po Bożemu
zniesione cierpienie, niepowodzenie, że ono ostatecznie pogłębia moją mądrość. Jest jakimś zbawianiem mnie samego. Ty mnie zbawiasz, ale czynisz to razem ze mną. Ty mnie wprawdzie dźwigasz, ale chcesz, bym współdziałał z Tobą. Bo duch chrześcijaństwa to jest duch współdziałania z Bogiem, który pomaga. To nie jest oczekiwanie, że Bóg wszystko sam zrobi. To do mnie należy uzupełniać, czego nie dostawa męce Chrystusowej. Tak to wygląda dumnie. Bałbym się to powiedzieć. Powtarzam to za apostołem. Ale istotnie tak jest, że w każdym powstaniu moim z upadku jest wzrost Twój, że w każdym dziele łaski, w każdym zwycięstwie nad sobą jest rozwój. Twój. Tak, iż stajesz się tym wielkim Chrystusem. Tak, iż ziarno pszeniczne, które wpadło w ziemię moją, to Twoje ziarno zaczyna przynosić owoc. Zaczynam rozumieć dynamikę pracy nad sobą. Ciągłości tej pracy. Jej potrzeby na co dzień, by od małych zwycięstw przechodzić do większych. Błogosławiony Twój upadek jest szkołą mojego powstawania. Stacja czwarta. Jezus spotyka matkę swoją. Błogosławione spotkanie. Więc prawdziwie nie jesteś sam. Jak nie byłeś samotny, opuszczony w chwili Twego aresztowania. Nigdy nie byłeś sam. Od początku Twojej wędrówki na ziemi dał Ci Ojciec Niebieski opiekunkę i służebnicę, która w tej służbie stała się królową. Przez służbę doszła do chwały, ale zaczęła od malutkich rzeczy. Zaczęła od poznania Twej woli, quomo defiet istut, od wystudiowania planów Trójcy Świętej. Miała prawo być świadomą, co się ma dziać. Chciała wysłuchać najbardziej autorytatywnego wykładu
i otrzymała go od anioła Spiritus Sanctus supervenit in te. Duch Święty stąpi na cię, moc Najwyższego ogarnie cię, a przeto co z ciebie się narodzi, święte nazwane będzie Synem Najwyższego. Tak z dzieweczki nazaretańskiej powstał człowiek świadomy planów Bożych. Powiedzielibyśmy dziś uświadomiony katolik, rozumiejący sens teologii porządku świata. I odtąd będzie zawsze z tobą, będzie ci służyć, będzie cię nosić, będzie się będzie ci udzielać krwi, będzie cię karmić, odziewać, żywić, obszywać, będzie cię szukać, będzie się o ciebie niepokoić, nie opuści ciebie nigdy, nie tylko w Kanie, ale i na Kalwarii. Da przykład, jak ciebie trzeba szukać, jak się tobie całkowicie oddać, jak być dla ciebie, jak życie swoje podporządkować tobie, jak nawet pocieszać ciebie swą milczącą obecnością w twojej udręce, w twojej godzinie konania. Ancilla Dom. Wzór dla mnie we wszystkim, bym ciebie rozumiał, bym przy tobie był, bym cię nie opuszczał, bym nie tracił nadziei i ufności ku tobie nawet wtedy, gdy jesteś na krzyżu mojego życia. Przedziwna dobroć Ojca, który Syna swojego bez matki nie zostawił, aby i jemu, i nam dać matkę. Prawdziwy Ojciec zna tajemnicę dziecięcego serca, któremu potrzeba matki. Dzięki tobie, Matko, jakoś przedziwnie złagodniało życie nasze w Kościele Bożym. Nabrało szczególnej delikatności, jakiejś niezwykłej subtelności, bo twoim zadaniem było wnieść w życie Kościoła tę subtelność i delikatność współżycia, jak to jest potrzebne w każdej rodzinie, we wszystkich stosunkach. Dzięki tobie Kościół jest macierzyński. Takiej drodze służebnico pańska spełniła się wizja twoja z Nazaret i z Ain Karim. Odtąd błogosławioną miał zwać będą wszystkie narody.
zostałaś królową. Naśladując Ciebie, ze sług stajemy się przyjaciółmi Bożymi. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga dźwigać Chrystusowi. A jednak Bóg potrzebuje człowieka. Bo bardzo przystoi mądrości i dobroci Bożej, by się komuś udzieliła w sposób zrozumiały. Nie musiałeś, a jednakże chciałeś powołać do bytu człowieka, ażeby był przy Tobie, aby Cię rozumiał, aby Cię kochał. Aby odbijał na sobie światło oblicza Twojego. Aby był na obraz i podobieństwo Twoje. W tym dziele ujawniła się moc Twoja, ojcowstwo Twoje, mądrość Twoja, dobroć Twoja, miłość Twoja. Powstał twór zdolny miłować. Wszystkie dni stworzenia uczyniły mniej od tego dnia, w którym powstał człowiek. Najdoskonalsze dzieło Boże. Patrzyliśmy Ci prosto w oczy. In statu nature pure. Aleśmy zaczęli patrzeć na Ciebie krzywo, po grzechu pierworodnym. Nie dasz sobie planów Twoich zniszczyć. Pragniesz, byśmy znowu patrzyli na Ciebie prosto. I oto zaczyna się prostowanie ścieżek naszych. Gdy w Twoje ślady wstępuje człowiek dźwigający krzyż ludzkości, Twój krzyż. Każda istota rozumna upodabnia się do Boga w tym, że nie może mu być obojętny inny człowiek, cały świat. Bo nie wystarczy kochać Boga, trzeba kochać bliźniego jako samego siebie. Trzeba go dostrzec. I dlatego przy człowieku Bożym staje człowiek Szymon. Ta pierwsza wspólnota w dźwiganiu ciężaru życia, ciężaru ludzkości. Prawdziwie człowiek jest istotą społeczną. Prawdziwie do natury jego osobowości być należy być w gromadzie, być we wspólnocie.
ta wspólnota z drogi kalwaryjskiej wykształtuje się wspólnota ciała mistycznego, ciała Chrystusowego Kościoła. Już powstaje Kościół. Bo Kościół to jest wspólnota dźwigająca z Chrystusem krzyż ludzkości. Dziękujemy Ci za to, żeś nie sam zaniósł krzyż na Kalwarię, tylko z pomocą Szymona. I że dźwigasz krzyż z pomocą Kościoła, Jego ludzi, Twojej rodziny Bożej. Włączam się do tego pochodu, może niechętnie, bo dzieci moje płaczą, widząc mnie w takim pochodzie. Ale Szymona przymuszono. Żołnierze go przymusili. Nie Chrystus. Oni wiedzą, co czynią. Bo wszystkie moce tej ziemi, chcąc czy nie chcąc, ostatecznie służą Bogu. Jak Piłat, który cię skazał na śmierć, byśmy mogli żyć. Tak przymuszony Szymon wydźwigał twój, swój i nasz krzyż. Szymonie, spojrzyj na mnie. Czyż stoję przy zwierciadle? Przecież to ja. Szymonie, to ja. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Chrystusa. Jeszcze jeden człowiek przy tobie. Tym razem niewiasta. Powiedziano. Jeśli człowiek upadł przez niewiastę, nie może być podźwignięty, jak tylko przez niewiastę. Jeśli oboje zawinili, oboje też muszą współdziałać w dziele odkupienia. Dlatego przy Chrystusie, obok Marii, służebnicy i królowej, jest biedny człowiek, wypełniony samym współczuciem, którego niesie ku cierpiącemu z taką siłą, iż zapomina o wszystkim, o własnym cierpieniu, o własnym zagrożeniu, o możliwych prześladowaniach, udręce, byleby tylko pomóc, za wszelką cenę pomóc, przynieść ulgę, otrzeć pot i krew, wysuszyć łzy, przywrócić
twarzy ludzkiej, oblicze podobne do człowieka. Pomagać, pomagać. Choćby z narażeniem siebie, choćby kosztem własnym, nocy nieprzespanych, udręki każdej chwili, śmiechu gawiedzi, może nawet upokorzeń, może zniewag, może szorstkich potrąceń żołnierzy. Wszystko jedno, człowiek cierpi, trzeba iść do niego. Taka jest właściwość kobiety. Tak pięknie o niej mówi Augustyn. Gdy ludzie gorszyli się z matki synów Zebedeuszowych, że zabiegając o łaskę Chrystusa dla swych synów, zawiniła nie tyle przez swą złość, ile raczej przez jakąś szczególną ruchliwość swej psychiki kobiecej, która śpieszy, zawsze śpieszy, jak ta Marta, siostra Łazarza, która nie czekała, aż przyjdzie Chrystus, tylko pobiegła na jego spotkanie. Pierwsza, zawsze pierwsza. Są takie sprawy, przy których kobieta jest zawsze pierwsza. Jak przy grobie zmartwychwstającego Pana, tam gdzie się budzi życie. Zwiastunka radosnej nowiny, alleluja, zmartwychwstał Pan prawdziwie. Słuchaj, Weroniko, może w Marii Magdalenie nagrodził Chrystus rodzaj kobiecy twoją przysługę, którą wyrządziłaś w obliczu Pana. Może ta nagroda na twej chuście, prawdziwa twarz Chrystusa, była jak gdyby znakiem, że już coś się naprawia w obliczu człowieka, że obraz niekształcony przez grzech nabiera znowu podobieństwa Bożego. Jesteś pierwszą, która otrzymała w nagrodę podobiznę Chrystusa. Czuwaj nad nią, by się nie zatarła w tobie, w twoich dzieciach, w twoim otoczeniu, w twojej rodzinie. Wśród tych, którym śpieszysz z pomocą. Stacja siódma. Jezus po raz wtóry upada pod krzyżem. Drugi upadek Chrystusa. Drugi mój upadek. Czy drugi? Może to nie był upadek. Może to była słabość. Może nie wszystko świadome.
tak lubię się niekiedy certować. Tak mi przykro przyznać, że znowu był upadek. Że wszystkie moje postanowienia prysły. Że jednak okazałem się znowu tym, kim jestem. Taki. Tylko taki. A ja myślałem, a już tak dobrze wszystko szło. Niemal zwycięstwo, niemal chwała. Już tak blisko Kalwaria. Wprawdzie coraz wyżej. Wprawdzie na tych wyżynach łatwiej stracić równowagę. Tak już opanowałem siebie, a tymczasem wymagają ode mnie jeszcze więcej. Wydało mi się, że jestem dziś lepszy niż przed laty. Owszem, nawet na pewno jestem lepszy. Ale właśnie dlatego, że jestem lepszy, że jestem wyżej jak Chrystus wspinający się na wzgórze, dlatego też kroki ostrożniejsze i dlatego też więcej ode mnie wymagają, bo mówią, możesz dać więcej z siebie. Ty już poprzestałeś na tym, co osiągnięte. Dobrze ci tu być? Chciałbyś przybytek budować, jak uczniowie na taborze? Poprzestać na tym, co jest? Przyjacielu, posiądź się wyżej. Sursum corda. Chcesz się stabilizować na tym poziomie twojej cnoty, kiedy można dać więcej? Uważasz, że dość miłujesz? A czy nie możesz więcej? Uważasz, że jesteś dość taktowny, wyrozumiały, uprzejmy, subtelny? Czy znasz granice twych możliwości? Czemu się samo ograniczasz? Przecież łaska daje ci wszystkie możliwości. Patrz, Chrystus wstaje. Wstajesz, aby iść wyżej, aby się wspiąć wyżej. Jeszcze wyżej. Ale tam krzyż. To nic. Wstawaj, bo cię stać na to. Zaraz. Pomogę ci. Podźwignę cię. Miłość nie mówi dość. Stacja 8. Jezus pociesza niewiasty płaczące. Pocieszasz. Przecież to one przyszły, by ciebie pocieszać. Może one od ciebie nie czekają pociechy. Miałbyś prawo, by
oczekiwać współczucia wszystkich. Byłbyś zwolniony od obowiązku pocieszania. A jednak nie korzystasz z prawa cierpiących do pocieszenia, a jednak w twojej udręce nie zapomniałeś o tym, że są wokół ciebie ludzie cierpiący, którym potrzeba twojej pociechy. Pewnie jesteś Bogiem. To bóstwo wyciska z twego człowieczeństwa wszystkie możliwości. To ono ciebie zwraca do wszystkich ludzi. To ono ciebie czyni wrażliwym na nich, na wszystkie dzieci Boże. To prawda. Ale czyż we mnie nie jest tak wiele z Bożego? Czyż moje życie, mój umysł, moje serce nie są z Ciebie? Czyż łaska, którą dajesz, nie od Ciebie pochodzi? Czyż moje życie właściwie nie jest w jakimś znaczeniu Bożym życiem? Im bardziej jestem pełen Boga, tym więcej mogę dać ludziom. Oni nawet więcej ode mnie oczekują, bo to Ty, żeby kto inny mi to powiedział, przebaczyłbym, ale to On, człowiek Boży, człowiek wierzący, modlący się, praktykujący. Tak, od takich ludzi, woła Rzesza, można i trzeba więcej wymagać. Kto więcej wziął, od tego też i więcej wymagać będą. Zapewne podlegam znużeniu. Też choruję, też się męczę, też cierpię, ale nie jestem sam. Jest we mnie Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch. Jestem w ramionach Kościoła. Znam smak modlitwy. Wiem, co znaczy miłość nadprzyrodzona. Wiem, jak przebija się przez wszystkie smutki nadzieja. Wiem, co znaczy dobra i mocna wola, wsparta łaską. O, słusznie, słusznie, więcej ode mnie wymagać mogą. Nie mogę zapomnieć o innych, gdy sam jestem w udręce. Serce moje niech się zawsze niesie ku ludziom. Twój wzór, wrażliwy Chryste, niech pogłębia moją wrażliwość na ludzi. Stacja 9. Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem. Tradycja poucza, że trzeci upadek pod samym szczytem wzgórza kalwaryjskiego był upadkiem najcięższym. Jezus upadł
na twarz. Jego święte oblicze zetknęło się z błotem. Czy po raz pierwszy? Chyba nie. W akcie stworzenia Trójca Boża twórczymi swoimi dłońmi dotknęła błota. Powstał człowiek. W Nazaret trzykroć święty, o którym śpiewa Tedeum, non horuisti virginis utero, stąpił do łona dziewicy. Zatrzymajmy słowa. W sercu moim Bóg człowiek eucharystyczny spotyka się z W życiu tego świata dzieje odkupienia brodzą po błocie. Bóg, który się wmieszał w dzieje ludzkie, zda się ubrudził swoje szaty. Cóż dziwnego, że twarz Boga człowieka upadła w błoto. I ludzie patrzą na tę twarz i już nie rozpoznają tam Boga, jak go często nie widzą w sługach Kościoła, w biskupach, w kapłanach. W historii tego kościoła. Może w najlepszych nawet ludziach tak to święte jest przemieszane z błotem. Ale jakżeż cudowne jest ziarno pszeniczne, a jednak i ono potrzebuje błota. Jakżeż promienne są dłonie Boże, a jednak one dążą do mojego i tak już chyba bez tego błota to nic świętego nie powstanie. Przecież moje ręce tak często są po łokcie umazane ludzkim i z tego błota Bóg wyrwał twarz swoją i poniósł ją na Kalwarię. I z tego błota ciągle się wyrywa człowiek, aby na nowo rozpromieniał światłem. Z
są takie upadki, które są pod szczytem życia. Może niekiedy najniebezpieczniejsze, ale już potem droga wiedzie bez wahań. Już przyłożyłem rękę do pługa i już nie będę oglądał się wstecz. Stacja 10. Jezus z szat zawleczony. Rapinam bonorum suorum cum gaudia sustinere. Z radością przyjąć odarcie z dup moich. Są takie sprawy, których nie można osiągnąć pełnego rezultatu bez tego odarcia siebie ze wszystkiego. Trzeba odzyskać pełną wolność, aby móc się całkowicie ofiarować, aby być wywyższonym od ziemi, aby móc pociągać wszystkich za sobą. Człowiek uwikłany jest niewolnikiem wielu spraw, a jednak jego wysoka godność nigdy się nie da pogodzić z niewolą. I dlatego człowiek nagi wychodzi z łona matki swej, wolny, i nagi wraca do ziemi, i nagi przyjdzie na sąd Boży, i nagi będzie w obliczu świętych, chwale nieba, jak to przedstawiał Michał Anioł Błonarodcy w sądzie ostatecznym. To nagie człowieczeństwo, ta naga prawda mojego życia . Ta pełna niezależność jedynie przystoi do twarzy wolnym duchom. Człowiek nie znosi na swoich dłoniach więzów, bo te ramiona rwą się zbyt. Rwać więzy. To, co zbytnio krępuje. To, co nasze kroki zwalnia. To, co uboży nasze życie. To, co za bardzo mi się podoba. To, do czego jestem zbytnio przywiązany. To, z czym tak trudno się rozstać. To, czego nigdy bym innym nie oddał. Dlaczego, dlaczego, dlaczego wszystko zostawić? Pod przymusem śmierci, czyli niebytu, czyż nie lepiej zrobić to z miłości, czyli przez najwyższy byt. Jak radosną rzeczą jest raczej dawać, aniżeli brać. Jaką swobodę ma ekonomia katolicka, która dispersit dei pauperibus. Proszę.
siła została wybogiem łaknącym. Uruchomiła wszystkie kubki wody i skipki chleba. Uczynki miłosierne co do duszy i ciała. O, jakiż świat się stał szeroki. Jakie są fantastyczne możliwości. Jakie to najpotężniejsze reformy społeczne. Wolny człowiek. Tak, wolnym jesteś i ty, Chryste, który uczysz mnie prawdziwej wolności, Synu Boży. Stacja 11. Jezus do krzyża przybity. Wielbimy i błogosławimy Cię, o Chryste. Jeszcze wszyscy święty świat odkupicielu. Bóg unieruchomiony. Bóg związany. Bóg poddany prawu. Twardemu woli ludzkiej, pomagają człowiekowi wierwiona krzyża, gwoździe, można Boga związać, skrępować, podporządkować sobie, uzależnić od siebie. Bo On tego chce. Ofiarowany jesteś, sam chciał. Wiemy, co to jest miłość. To jest dobrowolne związanie się. Dlatego, że chce. Choćby przez gwoździe, które rani. Jest to tajemnica Bożego serca, które jest królem i zjednoczeniem serc wszystkich. Że Bóg wiąże się z sercem. Wiąże się z sercami, że Bóg zawiera przyjaźń, że Bóg szuka przyjaźni, że umiłowaniem Jego jest być synami człowieczymi, że się uzależnia, bo przez łaskę wiąże się ze mną i mieszka w mej duszy, Trójca Święta, bo przez wolę kapłana wiąże się z postaciami eucharystycznymi i mieszka w tabernakulach, bo przez moją wolę spoczywa na moich wargach, zabieram go z sobą i niosę dokąd chcę. Bóg chce być przybity do krzyża. Do mojego krzyża, do moich spraw, do moich cierpień, do mojego życia, do wszystkiego, co to życie wypełnia. Jestem przecież naznaczony krzyżem Bożym. Omyto mnie wodą w znaku krzyża. Namaszczono krzyżem w dniu bierzmowania. Las rąk kapłańskich wyciąga się ze wszystkich stron nad moją głową
i znaczy mnie znakiem krzyża. Bóg szuka moich ramion, moich dłoni, moich oczu, moich warg. Bóg wisi u moich warg i u moich oczu. Taki jest Bóg. Stoi u drzwi serca i kołacze. Cóż dziwnego, że dał się przybić do krzyża. Wykonało się w ręce Twoje, Ojcze, oddaję ducha mojego. Wszystko, co mam, ja i Ty jedno jesteśmy. Moje Twoim jest. Pierwsze i ostatnie tchnienie mojego życia, jak gdyby spięte złotą klamrą woli Bożej. Nic nie zostało wyjęte z tej konsekwentnej więzi mojej z Tobą. Całą swą naturą, osobowością, myślą, rozumem, sercem, dążeniem jestem przy Tobie. Jak łatwo mi oddać wszystko Tobie, jak zwykłą i prostą, pełną pewności dla mnie jest ta ostatnia chwila. Żyłem w Tobie, wszystko moje Twoim było za życia i teraz tylko to ostatnie tchnienie. I jestem Twój. Z jakim spokojem patrzę u tej chwili, która przyjdzie niewątpliwie. Żadna pewność nie jest tak absolutna jak ta, że będzie ten moment, w którym duch mój uleci ku Tobie. Dobrze czynię, gdy już dziś oswajam się z tą myślą i już dziś ochotnie oddaję się w ręce Twoje. Twój krzyż mi to przypomina. Dziękuję Ci za ostatnią lekcję z krzyża. Dałeś mi adres na niebo. Ręce Twoje, Ojcze. Ojcze. Trzynasta. Jezus z krzyża zdjęty i na łonie swej matki złożony. Wielbimy i błogosławimy Cię, o Chryste. Krzyż, Twój święty świat odkupić raczy. Wyszedłeś z łona Twej matki i wróciłeś.
jakżeż odmieniony, ale ten sam. Jej syn, odbyłeś drogę życia tak szczęśliwie, że nigdy nie przestałeś być jej synem. Jakiż pokój rozlewa się na twym obliczu wtedy, gdy spoczywasz na ramionach Królowej Pokoju. Cudownie to odtworzył młodzieńczy mistrz odrodzenia w obliczu twoim, które chyba wyczarował oczyma wizji błogosławionych. Jak błogosławione jest życie, w którym nie rozstaje się syn z matką. Jak szczęśliwe jest to, że w Kościele Bożym, w Betlejem i na Kalwarii jest matka. I że można być jej dzieckiem od Betlejem przez Kalwarię, poprzez całą wieczność, gdy na progu nowego życia śpiewają nam Salve Regina. Prawdziwym jesteś synem, boś wrócił do matki. Prawdziwym jestem synem, gdy szukam matki. Gdy już moja nie żyje, jak pięknie mówi mistrz XVII wieku, ty nigdy nie umierasz. Gdy już moja matka mnie nie pociesza, ty nie przestajesz mnie pocieszać. O, nauczyłaś się dobrze, matko pięknej miłości, pocieszać najwspanialszą miłość. Starczy ci tej pociechy i dna. Stacja 14. Jezus do grobu złożony. In pace in gipsum dormia et requiescam. W pokoju w nim zasypiam i odpoczywam. Upracowany na bieżeniu dróg wiela, wypełniwszy zadanie życia. Masz prawo do spoczynku. Do tej radości ciszy. Do tego skupienia płynącego z poczucia dobrze spełnionego obowiązku. Żeby już nic nie zakłócało twej ciszy i twej radości. Ta
tak byśmy pragnęli, żebyś sobie odpoczął, dobry bracie nasz, i w naszym sercu, byśmy cię niczym nie niepokoili, boś się bardzo upracował dla nas. Tak byśmy pragnęli, byś już był pewny nas, że już nie poderwiemy ciebie, byś nas szukał w niepokoju, bo jesteśmy przy tobie, bo czuwamy, czekamy na twoje zmartwychwstanie i na nasze zmartwychwstanie, boś powiedział, potrzeba, abyście i wy zmartwychwstali, jako ja zmartwychwstałem. Ja mnie zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, chociażby i umarł, żyć będzie, a ja go wskrzeszę w dniu ostatnim. Bodaj o żadnej prawdzie nie mówiłeś tak dobitnie i wyraziście i z Martą, i z Marią, i z Nikodemem, i z Tomaszem, jak o zmartwychwstaniu. Żadna bodaj nie jest tak udokumentowana w Piśmie Świętym, w wierze naszej, jak wiara w zmartwychwstanie. Pragnę zapewnić cię, byś był spokojny, mój upracowany bracie, że nie utracę tej nadziei i że nie zasmucę ciebie niczym, byś się nie musiał niepokoić, że się oddalam od tej nadziei. Przyjdzie chwila, że podniesie się moje życie jako kielich kwiatu wyrastającego spośród śniegów wczesnej wiosny. Wróciliśmy z drogi krzyżowej. Razem z tobą. Mój Boże. I z tobą, moja Matko. Droga krzyżowa się skończyła. Biegnie dalej droga życia. Ma ona swoje krzyże. Mam prawo składać je na ciebie. Pragnę oglądać się tylko za tobą. Szukać ciebie. Ażeby moja droga krzyżowa za tobą była drogą radośnie pełnionego obowiązki. Matko pięknej miłości, odnawiaj nieustannie moją miłość ku twojemu synowi, a będzie to największa radość serca twego.